11 września. Atak na Pentagon. Dochodzi 8 rano. Lotnisko Dallas nieopodal Waszyngtonu. Wkrótce rozpocznie się lot 77 linii American Airlines do Los Angeles. Drugim pilotem jest 39-letni David Charlebois. Jakieś plany? Obejrzę mecz. Super! Kapitan Charles Burlingame jutro kończy 52 lata. Wcześniej latał w marynarce. Był absolwentem szkoły myśliwskiej, zwanej potocznie Top Gun. Bardzo doświadczony pilot z wieloma latami służby. Profesjonalista. Pomóc? Boeing 757 nie jest wypełniony nawet do połowy. Leci nim tylko 58 osób. Ten dzień mam zajęty, może przyszły tydzień. Barbara Olson leci do LA wystąpić w telewizji. Była znanym waszyngtońskim prawnikiem, bardzo aktywnym w świecie polityki, a także żoną ówczesnego głównego radcy prawnego USA Teda Olsona. Częstotliwość kontroli odlotów 125.05 pas 30, zezwalam na start. Mogę startować pas 30 American 77. Rozbieg. Samolot rusza o 8.20. V1. Rotacja. To był piękny dzień. W prawie całym kraju bezchmurnie. Doskonałe warunki do latania. Pokonanie 3700 km dzielących Waszyngton od Los Angeles zajmie około 5 godzin. O 8.46 maszyna osiąga wysokość przelotową, niespełna 11 km. Chyba będzie bezchmurnie do końca. I to mi się podoba. American 77 skręć 10 stopni w prawo dla ominięcia ruchu. Trasę samolotu wyznaczają kontrolerzy na ziemi. Zawsze porównywałem to do trójwymiarowych szachów. Steve Baird ponad 20 lat zajmował się kontrolą ruchu lotniczego. Kilkanaście samolotów, którymi trzeba zająć się jednocześnie. Są szybkie, więc wszystko dzieje się szybko. American Airlines 77, kurs po prostej na Falmouth. Po prostej na Falmouth, American 77. Falmouth w Kentucky to kolejny punkt trasowy do Los Angeles. Czas na kawę. Na pokładzie nie ma wielu pasażerów. Personel ma mniej pracy. Nie trzeba się tak uwijać z posiłkami. Gdy ludzi jest mniej, atmosfera jest luźniejsza. ...34 minuty po starcie kontrolerzy zauważają coś dziwnego. Co wy robicie? Lot 77 zmienia kurs. American 77, centrum. Gdy kontroler zauważa, że maszyna robi skręt, o który wcale nie prosił, ma prawo się zaniepokoić. American 77, próba radia. Po 2 minutach niepokój zmienia się w strach. Lot 77 zniknął z radaru. Centrum do American 77. Samolot nie może sobie tak znienacka zniknąć. Położenie maszyny ustala się, śledząc sygnał transpondera podający numer lotu, prędkość i wysokość.
Kontroler przechodzi na bardziej podstawowy radar pierwotny. Lecz po samolocie nie ma ani śladu. American 77 próba radia, jak słychać. Każda sekunda ciszy pogłębia niepokój. Jeśli nie widzę maszyny na radarze pierwotnym, nie mam z nią łączności, to zakładam, że się rozbiła. Tuż po 9 rano kontrolerzy otrzymują od American Airlines wstrząsającą wiadomość. Jest wtorek, 11 września 2001 roku. Nieznany jest los tysięcy ludzi. Na Dolnym Manhattanie panuje chaos. Nikt, kto widział to w telewizji lub na żywo, nie miał wątpliwości, że to nie wypadek. Dwa odrzutowce pasażerskie nie mogły przypadkowo uderzyć w obie wieże. Wiedzieliśmy tylko tyle, że ktoś atakuje nasz kraj. Zastanawialiśmy się, czy gdzieś na niebie są jeszcze inne samoloty, z którymi utracono łączność. Poznanie losów zaginionego 757 staje się sprawą kluczową. Być może wcale się nie rozbił. Musimy go znaleźć. Dwie maszyny już wbiły się w World Trade Center. Kolejna zaginęła. Kontrolerzy na pewno robili wszystko, próbując ustalić, co się dzieje. Szefie, mam szybki obiekt zmierzający na wschód. O 9:32, ponad pół godziny po utracie łączności, kontrolerzy dostrzegają tajemnicze echo radarowe. Radar pierwotny nie podaje wysokości, tylko kurs i odległość. Jeśli to lot 77, to samolot musiał zawrócić do Waszyngtonu. Musimy ostrzec stolicę. Następnym celem może być Waszyngton. Skoro już wiedział o atakach, na pewno pomyślał, że to może być jeden z porwanych samolotów. Gopher 06, widzisz samolot cywilny? Kontrolerzy proszą o pomoc pilota jedynej maszyny znajdującej się dostatecznie blisko. To transportowy C-130 z pobliskiej bazy sił powietrznych Andrews. To chyba 757 American Airlines. To musi być on. Centrum do American 77. Jednak samolot ignoruje wszystkie wywołania i zmierza wprost do Waszyngtonu. Dziewiąta 35. Na wjeździe do Waszyngtonu tworzy się korek. Jechałem z mojej parafii na cmentarz, gdzie miałem odprawić pogrzeb. Ojciec Stephen McGraw utknął na drodze biegnącej obok Pentagonu. Wybrałem ten zjazd, bo choć nie pamiętałem, gdzie dokładnie jest cmentarz, wiedziałem, że jest niedaleko Pentagonu. Ale przed Pentagonem stanąłem w korku. Nagle poczułem silne wibracje i usłyszałem hałas. Coś nad nami leciało. Samolot, przelatując nad drogą, ściął latarnię. Instynktownie obróciłem się w prawo i zobaczyłem, jak wbija się w budynek na moich oczach.